Zacznij z Django, tak nazywa się ta seria na moim kanale YouTube. Dzisiaj dalej będziemy mówić o formularzach i wbudowanej walidacji pól dla formularzy. Na przykład, jeżeli mamy pewne pole, gdzie wpisujemy liczby, na przykład decimal field, no to Django ma pewną wbudowaną funkcję, która sprawdza, czy dane, które wpisane są w to pole, są poprawne, to znaczy sprawdzę, czy wpisujemy tam liczby. Jest to właśnie funkcja walidacji Django. Zajmiemy się troszkę teraz tym modelem. Skopiuję sobie to pole, nazwa i wkleję ją do tutaj, w tym miejscu. Zauważmy teraz, że te pola, nazwy tych pól są identyczne. Tu jest nazwa i tu jest nazwa. Co znaczy, że w bardzo prosty sposób możemy nadpisać te pola. Ja sobie tu zorganizuję znowu kod, więc ta linijka będzie w tym miejscu. Zobaczmy, że teraz tak naprawdę ten model form i formularz Django, czyli to, mają te same nazwy pól. Tak, mamy nazwę, opis, cenę, mamy praktycznie wszystko. Jedyną różnicą między tymi dwoma klasami jest to, w jaki sposób są tutaj obrabiane w pliku views.py. Nie? Mamy tutaj pewną różnicę między tym. Na razie nie będziemy z tego korzystać, więc to zakomentarzuję znowu, więc zaznaczę to i przejdę do Edit, Comment i Toggle Block Comment. OK. I odkomentarzuję sobie tam naszą oryginalną tą funkcję produkt utwórz widok, z której korzystaliśmy we wcześniejszych odcinkach. Więc znowu sobie przejdę tutaj, Select, Edit, Comment i znowu odkomentarzowałem tą funkcję, więc z tego będziemy korzystać. Tak naprawdę to jest skrócona forma obsługi formularza w stosunku do tego, co mieliśmy tutaj. I jak ona działa? Przypomnijmy, że jeżeli zostanie użyta metoda post, to wtedy renderuj ten formularz, nie? A w przeciwnym wypadku, jeżeli nie ma danych żadnych, to po prostu renderuj pusty formularz. Tak to w skrócie działa. To teraz zajmiemy się tą linijką, czyli sprawdzeniem formularza. Napisaliśmy tutaj isValid, to jest ta metoda. Czyli sprawdzamy, czy formularz jest poprawny. Jeżeli robimy modyfikacje, to pamiętajmy o zapisie wszystkich plików. Uruchomimy swój serwer i przejdziemy na stronę formularza. No i wpiszę tutaj formularz jakieś śmieci. 200 może. Jakieś. O, i damy save. OK, formularz przeszedł. Przejdziemy sobie do naszego backendu i zobaczcie, że została użyta metoda. No właśnie nie widzę tutaj aktualizacji tego, ale wcześniej miałem, to czekajcie. Tak, i zobaczcie, że przychodzą jakieś śmieci, czyli była użyta metoda get, metoda post, czyli ok. Co jeszcze zrobimy, to przejdziemy do forms.py. No i jeszcze skopiujemy sobie te dwa pola w to miejsce. Bezpośrednio w ten sposób. Czekajcie. O tak będzie. Teraz jest dobrze. Zapiszemy to. Co jeżeli nasza nazwa, no chcielibyśmy, żeby w naszej nazwie zawierały się konkretne słowo, na przykład psycho. Załóżmy, że to będzie słowo psycho. No to co ja muszę tutaj zrobić, to w tej klasie meta zdefiniować funkcję, która będzie się nazywała w ten sposób clean nazwa. I teraz tak, parametr self, parametr args oraz parametr quarks. Jeżeli nie wiesz, czym są parametr quarks oraz args, nagrałem któregoś razu filmik na moim kanale, tutaj u góry zostawiam ci link do krótkiego tutorialu wyjaśniającego, czym są te parametry quarks oraz args. OK. Jeżeli akurat tutaj coś nadpisujemy, w tym wypadku no, chodzi o te pola, no to po prostu nie jesteś czegoś pewien, to warto te argumenty zadeklarować. No i teraz tak, definiujemy tą funkcję. OK, tutaj zdefiniuję pewną zmienną nazwa i teraz odnosimy się do tej nazwy, czyli no, tutaj trzeba troszeczkę więcej wiedzieć, jak zachowują się klasy i czym jest parametr self. Więc tutaj zachęcam Ciebie, żebyś dowiedział się, czym jest parametr self w klasach. No teraz to tak naprawdę odnosimy się do, no w sumie do nazwy
tej klasie. Cleaned data, powiedzmy, damy coś takiego i damy get. I tutaj damy nazwa. Get nazwa. Potem sprawdzimy, czy to słowo, które ma być zawarte w tej nazwie, no znajduje się w tej nazwie, czyli jakie to miało być słowo. Jeżeli słowo psycho, z wielkich liter napiszę, in w czym, czyli nazwa, i zwracamy wtedy nazwę. W przeciwnym nazwę, tak. W przeciwnym wypadku damy coś takiego jak rice. To też u mnie na kanale tego jeszcze nie było, czym jest rice, więc sprawdź, czym jest słowo kluczowe rice. No ale w tej chwili podniesiemy, bo rice, można powiedzieć, że podniesiemy, wywołamy błąd walidacji, czyli validation error. No i możemy napisać sobie, co chcemy, na przykład to jest niepoprawna nazwa. Ok? Czyli to zapiszemy. Przejdziemy do naszej strony, do formularza. No i wpiszemy jakieś śmieci znowu, żeby nie przedłużać. Dajemy save. Wow, zobaczcie. Wyświetlił nam się błąd walidacji, że to jest niepoprawna nazwa, bo nie mamy tego słowa psycho. Ok, my zrobimy tutaj troszkę inaczej. Jeżeli nie ma słowa psycho w nazwa, to wtedy podnieśmy ten błąd, wyświetlmy ten błąd walidacji. No i zamiast tego to może damy tutaj, że ta funkcja ma zwracać, czyli return nazwę. No i teraz w ten sposób. Ale pamiętajmy, że możemy też robić wiele tych warunków if. No to na przykład jeżeli albo sprawdźmy najpierw na stronce, czy działa nam ta walidacja, czyli zapiszę ten plik tutaj sobie. Świeże w nowej przeglądarce. Ok, nowy formularz i napiszę, że tu psycho. Jakieś śmieci, save. No i zobaczcie, nie mamy błędu. Więc jeżeli wpisałem słowo psycho, no to ten formularz już to nam przyjmie, ponieważ no, znalazło się słowo psycho i nazwa została zwrócona. Ale pamiętajmy, że możemy dać też wiele warunków. If not, na przykład, no podpowiedzcie mi, jakie tutaj, nie wiem co, kompletnie nie wiem, nie wiem, Korwin, Mik, tak mi przyszedł do głowy trochę, kiedyś byłem korwinistą, muszę się wam przyznać, chyba dlatego też, kurczę, zacząłem się uczyć programowania, bo jednak to daje troszeczkę wolność, więc jeżeli nie ma Korwin Mikke w nazwie, to damy rice i oczywiście ten sam sobie podniesiemy błąd, wyświetlimy błąd, zapiszemy to, przejdźmy do strony, ok, Korwin Mikke, to jest niepoprawna nazwa, bo zobaczcie, że teraz są sprawdzane dwa warunki i musimy wpisać jeszcze psycho, prawdopodobnie, a z dużych liter spróbujmy. O, save. No i nie mamy błędu walidacji. Więc widzicie, w tej chwili już sprawdzamy, czy w nazwie były te napisy. W dwóch warunkach to sprawdziłem. No dobrze, ale spróbujmy coś zrobić realnego. Na przykład możemy sobie to zrobić, taką walidację dla pola z e-mailem, nie? Więc, czekaj. O, Tak, kopiuję tą całą funkcję. Wkleję sobie tutaj, no i damy clean email. Sobie zrobimy. Dobra. I teraz tak, zamiast nazwa to będzie email. Spokojnie, zaraz też stworzę odpowiednie pole dla e-maila. Tutaj clean get email. Dobra. No i tak, może tak. Jeżeli nie ma, albo inaczej. Jeżeli nasz e-mail ends with, jeżeli nie kończy się z końcówką .pl, to wtedy co się wydarzy? Rice,
troszkę idzie. Wtedy będziemy rise mieć. Rise i ten validation form. O. Dobrze. I napiszemy oczywiście to nie to niepoprawny e-mail. Zwrócimy taki błąd. No i jeszcze trzeba zwrócić tej funkcji, jeżeli będzie wszystko prawne, mamy zwracać e-mail, nie? Poprawny. Czyli w ten sposób sprawdzamy sobie, jakie dane są wpisywane do formularza. Oprócz tego musimy zdefiniować jeszcze pole e-mail. Gdzie musimy to zrobić? No, oczywiście tutaj. Czyli stworzyć kolejne pole e-mail. Pole e-mail. No i jak sprawdzimy sobie w dokumentacji Django, to właśnie mamy takie pole. Pole e-mail field, które jest właśnie przeznaczone do wpisywania adresów e-mail. No i ono nam zapewnia już tam problem tej walidacji. Zapiszę sobie to. Przejdziemy sobie do stronki. Jeżeli wszystko jest poprawnie, to będzie dobrze. Zobaczcie, pojawiło się nam się nowe pole e-mail. Tutaj śmieci, tutaj śmieci. Cenę zostawimy. I tutaj sobie jakiś tam może psychocoach wpiszę.com. Dam save. No i mamy niepoprawny adres e-mail. A co jeżeli wpiszę pl save? Mamy poprawny e-mail. Także zobaczcie, jakie to jest proste. I już domyślcie się, że możemy na przykład stworzyć landing page w Django. No i wiele, wiele więcej. Także super, super temat. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w przyszłości.